przerwa swoją uroczystość odpustową ku czci błogosławionego Jana Pawła II. Bardzo serdecznie witam zatem księdza Marcina Grzelaka, dyrektora administracyjnego naszego Wyższego Seminarium Duchownego, który zechciał odpowiedzieć na moje zaproszenie, przyjął je i dzisiaj będzie przewodniczył tej uroczystej liturgii, wygłosi do nas Słowo Boże, a także będzie przewodniczył eucharystycznej procesji. Księże Marcinie, bardzo serdecznie Ci dziękuję już na samym początku i serdecznie proszę, abyś tę mszę świętą sprawował w intencji wszystkich parafian, prosząc o Boże błogosławieństwo dla żyjących i o łaskę wieczności dla tych, których Pan Bóg z naszej parafialnej wspólnoty powołał już do siebie. Jan Paweł II zawsze był zatroskany o losy każdego człowieka. Zawsze, każdego dnia, jak wiemy, modlił się w intencji tych wszystkich, którzy byli w tej modlitwie polecani i którzy o nią prosili. Dlatego dzisiaj, kiedy wspólnie uczestniczymy w tej mszy świętej odpustowej, również zechciejmy złączyć nasze serca, jednocząc je wokół osoby naszego błogosławionego patrona i modlić się w sposób szczery, otwarty, pełen gorliwości, właśnie o to, byśmy byli wiarą silni, tak jak tego nasz błogosławiony papież uczył i czego przykład dawał nam każdego dnia. Niech to uczestniczenie w Najświętszej Liturgii umocni naszą wiarę i będzie dla nas wszystkich również wobec siebie żywym świadectwem przynależności do Chrystusa.